Siema, witajcie. Dzisiaj bardzo ważny temat. Każdy właściciel paneli słonecznych, szczególnie na dachu, tak jak u mnie, na pewno choć raz otarł się o taki temat jak pożary instalacji fotowoltaicznych oraz zabezpieczenia przed pożarem instalacji fotowoltaicznych. Być może niektórzy z Was akurat mają jakieś zabezpieczenia przeciwpożarowe swojej fotowoltaiki albo chociaż zabezpieczenia, które umożliwiają straży pożarnej bezpieczne gaszenie pożaru fotowoltaiki, bo z tym też jest duży problem. Ja niestety aż takich urządzeń nie mam, ale to się właśnie zmienia, bo mam zamiar zamontować tego typu urządzenia chroniące przed pożarem instalację fotowoltaiczną, a Wam chcę o nich trochę dzisiaj opowiedzieć. Zapraszam. Zanim przejdę do meritum tematu i pokażę Wam te urządzenia i omówię, jak one działają, to dwa słowa na temat w ogóle przyczyn powstawania pożarów fotowoltaiki. Często tanio jest tutaj największym problemem. Nie wszyscy instalatorzy są tak dobrze doświadczeni, żeby dobrze zaprojektować taką instalację czy dobrać odpowiednie parametry. Dlatego najczęstszą przyczyną pożaru fotowoltaiki są błędy związane z niewłaściwym zabezpieczeniem instalacji prądu stałego. Na przykład źle dobrane przewody, złej jakości wtyczki, które mogą ulec zapaleniu, albo w ogóle brak bezpieczników czy wyłącznika. Warto co najmniej raz w roku wejść sobie na ten dach i zrobić taką wizualną inspekcję swojej fotowoltaiki, bo może się zdarzyć, że traficie na przewód, który jest na przykład przetarty, albo jakaś niedopięta wtyczka. Ostatnio wiały tutaj bardzo silne wiatry i mogło się zdarzyć, że na przykład wiatr poluzował w jakiś sposób któryś z przewodów, który zaczął trzeć o jakąś metalową konstrukcję i może spowodować naprawdę niezłe zwarcie. Także warto robić inspekcję. Co w przypadku, gdy na naszym dachu pojawi się pożar? Nas akurat nie ma w domu. Jest piękny dzień, świeci słońce, produkcja ma się w najlepsze. Przyjeżdżają strażacy i pierwsze co, to dokonują tak zwanego rozpoznania. Szukają głównego wyłącznika prądu, czyli w większości przypadków jest to wyłącznik w skrzynce tak zwanej, gdzie jest licznik. Można odłączyć prąd w domu, ale na dachu mamy przecież panele, które produkują i to niemały prąd stały, więc strażacy nie mogą gasić tego pożaru, bo napięcie plus woda, która przewodzi prąd, równa się nieszczęście, więc szukają głównego wyłącznika fotowoltaiki, czyli prąd stały. To jest emergency switch z firmy Zibeni i powinien on być zamontowany gdzieś w widocznym miejscu na ścianie. W moim przypadku ten włącznik zamontuję na tej ścianie, gdyż jest najbardziej widoczna i łatwo dostępna. No dobra, to co możemy zrobić, aby ograniczyć rozprzestrzenienie się takiego pożaru, a jednocześnie umożliwić straży pożarnej jak najszybsze przystąpienie do gaszenia pożaru? No i mam właśnie tutaj takie fajne rozwiązanie, które tak naprawdę składa się z dwóch opcji niezależnych. Pierwsza opcja to jest to, o czym wcześniej wspomniałem, czyli błyskawiczna, automatyczna odcinka prądu z paneli do falownika. Urządzenie montuje się w sumie jak najbliżej paneli, najlepiej na dachu. Samo urządzenie jest odporne na warunki atmosferyczne IP66, ale dodatkowo można jeszcze sobie taką obudowę dokupić, która jeszcze dodatkowo chroni to urządzenie. Standardowe konektory MC4, zielona dioda sygnalizująca w sumie stan i to wszystko. Ja będę to montował prawdopodobnie pod podbitką, bo tam mam najbliżej do tych paneli, zresztą tam idą właśnie przewody. 25 lat gwarancji, tak to właśnie wygląda. Podłączenie tego jest naprawdę banalnie proste. Z jednej strony wchodzą stringi, z drugiej wychodzą do falownika. I tutaj macie jeszcze wtyczkę 220 V i to wszystko. Dodatkowo oczywiście safety switch. Jak to działa? Jeśli dojdzie już do pożaru fotowoltaiki, a temperatura osiągnie stan krytyczny 85 stopni Celsjusza, to ta skrzyneczka, to urządzenie odcina automatycznie dopływ prądu z paneli do falownika, dzięki czemu straż pożarna może bezpiecznie wodą gasić pożar.
Bardzo fajne rozwiązanie. Druga sytuacja jest taka, że straż pożarna wyłącza nam główny wyłącznik prądu do domu, na przykład ten, który mamy w skrzynce na rogu działki, zazwyczaj. Wtedy też automatycznie to urządzenie odcina dopływ prądu z paneli do falownika. No i trzecia sytuacja jest taka, jeżeli użyjemy bezpiecznego safety switcha i sami po prostu odetniemy szybko dopływ prądu z paneli do falownika. I takie urządzenie jest jednym z elementów umożliwiających bezpieczne gaszenie pożaru przez straż pożarną. Jest jednym z elementów zabezpieczeń przeciwpożarowych, które warto mieć. Zibeny BFS S2 w moim wypadku. Drugi system jest już nieco bardziej wyrafinowany i to naprawdę stanowi już takie realne zabezpieczenie przed pożarem fotowoltaiki. Jest to czujnik też z firmy Zibeny BFS 11. Takie urządzenie stosuje się montując co dwa panele, albo po prostu inaczej mówiąc, jedno takie urządzenie obsługuje dwa panele, czyli nie wiem, jeśli macie 10 paneli, to 5 takich czujek trzeba kupić, standardowe konektory MC4. Te urządzenia się w ogóle komunikują między sobą. Działa to w ten sposób: jeśli temperatura wzrośnie, oczywiście spowodowana jakimś zwarciem paneli na przykład, powyżej 85 stopni automatycznie odcina nam w ogóle cały układ fotowoltaiki, dzięki czemu no, ten pożar się na pewno nie rozprzestrzeni na pozostałe panele, robiąc zwarcia i tak dalej, więc to jest naprawdę super, super sprawa. Proste, ale naprawdę mega, mega skuteczne rozwiązanie. Wydaje mi się, że to jest właśnie to, co każdy powinien sobie zamontować, jeśli myśli o bezpieczeństwie swojego domu, swojej fotowoltaiki, swojego mienia. I oczywiście do takiego zestawu warto dołożyć safety switch, no bo to jest w ogóle podstawa. Każdy instalator, z którym rozmawiałem, pierwsze co mówił, że słuchaj, przede wszystkim coś takiego. Montujesz tu na ścianie zewnętrznej, w widocznym miejscu, w każdej chwili można po prostu odciąć tą fotowoltaikę i tym samym zwiększyć szansę, że nic groźnego z tego się nie wydarzy. Jeśli chcecie więcej informacji na temat tego typu urządzeń, to zamieściłem link w opisie tego filmu. To tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę. Zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału, kliknięcia łapkę w górę oraz dzwoneczka, żeby być na bieżąco. A tymczasem żegnam się emergency mówiąc cześć.